Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej przed historycznym spotkaniem GKS-u Tychy w Centralnej Lidze Juniorów. Już w niedzielę o godzinie 17 na płycie Stadionu Miejskiego trójkolorowi zmierzą się ze Śląskiem Wrocław i między innymi na temat tego spotkania, ale także przygotowań do sezonu porozmawiamy z naszymi gośćmi. Razem z nami są trener GKS-u Tychy U17 Przemysław Pitry. Dzień dobry. Oraz kapitan tego zespołu Dorian Orliński. Dobry. Zanim przejdziemy do zadawania pytań, poproszę o zabranie głosu przez trenera, który opowie o przygotowaniach do sezonu. Przygotowania trwały ponad 2 miesiące. Trwają w dalszym ciągu. Mamy 2 dni jeszcze do tego, żeby dobrze przygotować się do Śląska Wrocław. Rozegraliśmy dużo sparingów. Niektóre nam wypadały niestety, natomiast znaliśmy fajne zastępstwa. Bardzo wiele sparingów graliśmy z dobrymi drużynami. Było to do przykładu Krakowia, Kraków. Zagraliśmy również mecze kontrolne z drużynami z okręgówki, gdzie chłopacy mieli możliwość sprawdzenia się i poobijania się z mocniej fizycznymi grającymi drużynami. Także jeżeli chodzi o tą stronę treningu, wszystko wyszło w 100%. Nie ominęły nas żadne treningi, chyba pomimo jednego, gdzie tam mieliśmy akurat załamanie pogody. Natomiast jestem bardzo zadowolony z tego okresu przygotowawczego. Wszyscy zawodnicy są gotowi, zdrowi do meczu ze Śląskiem, więc mamy z czego wybierać. Dorian, pomimo chłodnej temperatury na zewnątrz, w szatni GKS-u Tychy czuć gorączkę niedzielnego spotkania? Myślę, że trochę tak, trochę czuć, ale jesteśmy skupieni, skoncentrowani, wiemy co chcemy grać, jak chcemy grać. Także jestem pozytywnie nastawiony i nie ma jakiejś wielkiej gorączki w szatni. Trenerze, odpowiedział trener już tutaj na pierwsze pytanie o sparingi, o ocenę. Generalnie na czym głównie pracowaliście w tym okresie przygotowawczym, na co głównie trener zwracał uwagę? Staraliśmy się doskonalić model gry GKS-u Tychy, który notabene był prezentowany przez trenera koordynatora Jarka Zadylaka. W tym modelu graliśmy już w Lidze Wojewódzkiej. Staramy się to udoskonalać tak, żeby to wychodziło wszystko to, co sobie zaplanujemy w 100%. Mocny nacisk kładliśmy na pewno na obronę i fazę przejścia z obrony do ataku i na tym będziemy dalej mocno pracowali, bo jesteśmy Beniaminkiem, natomiast chcemy grać ofensywną piłkę, ale z głową. Dorian, jaka Twoja ocena tych spotkań sparingowych? Na pewno gdzieś tam zwracamy uwagę na to zwycięstwo z Krakowią. Dla Ciebie rzeczywiście to był taki najbardziej wartościowy sparing, czy bardziej wartościowe było spotkanie na przykład z drużyną seniorską? Znaczy na pewno sparing z Krakowią pokazał nam jak gra drużyna, która występowała już na tym szczeblu. Dobrze się zaprezentowaliśmy, wygrywaliśmy do pewnego momentu 5-0. Myślę, że był bardzo pożyteczny ten sparing, ale nie można też odebrać, że sparing z drużyną seniorską nam nie dał tego, że był słabszy, aczkolwiek nawet żeśmy dużo popracowali fizycznie, myślę, że obydwa sparingi były na podobnym poziomie i dały nam bardzo dużo doświadczenia. Okienko transferowe również było chyba dosyć aktywne, między innymi stoper Matuszko. Po którym z tych zawodników nowo sprowadzonych trener obiecuje sobie najwięcej? Jak generalnie wyglądają poszukiwania takich młodych chłopaków? Czy szukacie tylko tutaj w Tychach, w okolicy, czy także rozglądacie się po całym kraju? Nie chciałbym tutaj teraz rzucać ciężaru gatunkowego na zawodników, że na tego stawiamy i na tego liczymy bardziej niż na innego. Liczymy na całą jedenastkę raz, która wyjdzie w podstawowym składzie i na całą resztę drużyny, na resztę zawodników, którzy będą na ławce rezerwowej i też poza nią, bo to jest ważny składnik całej drużyny. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie zawodników, mieliśmy zorganizowany taki test mecz dla rocznika 04-05, na którym można było się pokazać. Jest też scouting prowadzony z drużyn, z którymi graliśmy wcześniej. Stąd też tak wzięli się w naszej drużynie i Szymon Matuszko, Artur Elias i Krystian Dziedzic, więc to nie jest tylko i wyłącznie nasze pole, tylko tutaj dookoła Tychów. Staramy się to cały czas rozwijać. Tak jak mówię, szukamy i mam nadzieję, że ta CLJ-ka pomoże nam w tym, że coraz więcej zawodników będzie jednak patrzało i zerkało teraz w stronę Tychów i tyskiej piłki.
Generalnie celem było przede wszystkim wzmocnienie defensywy, bo znamy tą siłę, potencjał ofensywny GKS-u Tychy U17, czy raczej chcieliście zachować takie proporcje pomiędzy ofensywą czy defensywą, czy jednak głównie w okienku transferowym kładliście nacisk na wzmocnienie formacji obronnej? Tu się zgodzę, że szukaliśmy jednak wzmocnień formacji obronnej. Udało się nam właśnie pozyskać dwóch zawodników, Szymona Matuszko i Artura Eliasa. Także Szymon Matuszko został sprowadzony z FC Wrocław, z którymi niedawno konkurowaliśmy o awans do CLJ-ki, więc na pewno cieszymy się z tego pozyskania tego młodego zawodnika, bardzo perspektywiczny chłopak. Mam nadzieję, że pomoże drużynie, pomoże GKS-owi Tychy w dobrze funkcjonującej obronie. GKS Tychy jest Beniaminkiem, tych Beniaminków jest całkiem sporo i tutaj właśnie dotyczy pozycji Beniaminka. Czy Beniaminkowie generalnie są gotowi na granie na wyższym poziomie niż Liga Wojewódzka? No bo często większość tych Beniaminków pojawia się i znika po półrocznej przygodzie. Czy powiem tak, że walczyliśmy o awans do CLJ-ki przez 14 kolejek. Wywalczyliśmy ten awans, więc wydaje mi się, że nasza drużyna zasłużyła na to, żeby jednak występować w tej CLJ-ce. Jak będzie? Jest to nasz pierwszy start w CLJ-ce. Ciężko prognozować, ale mieliśmy parę meczów już przed rundą w Lidze Wojewódzkiej. Również graliśmy z CLJ-ką, więc wiemy mniej więcej, jaki jest poziom tej CLJ-ki. Robiliśmy wszystko, żeby się do tego dobrze przygotować i mam nadzieję, że właśnie nie będzie takiej tendencji, jak powiedziałeś, że awans, spadek, chcielibyśmy na dłużej pozostać w tej CLJ-ce i tutaj dać niezłą markę GKS-owi Tychy. A można mówić w ogóle o tremie debiutanta, bo nie ukrywajmy, Centralna Liga Juniorów to produkt zdecydowanie lepiej opakowany niż Liga Wojewódzka. Transmisja na kilka kamer, obecność skautów z Ekstraklasy, trenerzy poszczególnych roczników reprezentacji Polski. Trener oczywiście nie ma z tym problemu, bo często występował jako piłkarz przed kamerami. Natomiast tak z perspektywy młodego zawodnika to doda takiej mobilizacji zespołowi, czy wręcz trochę może sparaliżować? Pewnie Dorian za chwilę się wypowie na ten temat, natomiast z mojej perspektywy ja chyba bym się cieszył i bardzo, bardzo byłbym tego, czekałbym na taką sytuację, gdzie wychodzę na boisko, przyjeżdża wiele osób, które nas obserwują. Mam nadzieję, że chłopaków to nie sparaliżuje, ja postaram się tym swoim doświadczeniem ich jakoś tutaj uspokoić i wrzucić w nich pewność siebie, żeby byli w stanie w tym meczu pokazać 100% swoich możliwości, bo na tym nam najbardziej zależy. Dorian, jak pytałem w klubie, to wy jesteście taką grupą zawodników, gdzie transmisje, obecność dużej liczby osób na trybunach chyba nie robi na was większego wrażenia. Znaczy na pewno jakieś wrażenie robi, ale dużo zawodników od nas już miało styczność jak i z pierwszą drużyną, jak i z seniorską piłką w drugiej drużynie. Także jesteśmy już troszkę jak na swój wiek doświadczeni i myślę, że taki mecz może nam tylko pomóc dodać do otuchy. A z tego względu, że jeszcze gramy na głównej płycie, to na pewno będzie jakieś szczególne wydarzenie dla każdego z nas. Jesteś kapitanem zespołu. Jako lider, gdzie widzisz największy potencjał drużyny, a gdzie są największe rezerwy? Na pewno naszym jednym z najlepszych punktów jest ofensywa. W zeszłym sezonie zdobyliśmy dużo bramek. Myślę, że najwięcej do poprawy dalej mamy w grze obronnej. Straciliśmy bardzo mało bramek, ale jednak ta obrona czasami jest nieszczelna. W sparingach powpadało troszkę bramek takich z błędów. Chcemy się tego wystrzec w sezonie. Ty na brak obowiązków na pewno narzekać nie możesz. Treningi, gra w rezerwach, Centralna Liga Juniorów plus obowiązki szkolne. Masz w ogóle czas na hobby, na jakieś swoje pasje, czy wszystko jest podporządkowane piłce i nauce? Na pewno grafik jest napięty, aczkolwiek treningi w rezerwach nie kolidują mi ze szkołą, także nie mam problemów z nieobecnościami. Jeżeli chodzi o hobby, to na pewno jest tego mało, aczkolwiek znajdzie się czas na wyjście gdzieś ze znajomymi albo porobienie czegoś w domu, aczkolwiek nie narzekam na napięcie planu, robię to, co do mnie należy. Trenerze, możemy tutaj mówić o generalnie kłopocie takiego bogactwa, no bo są to zawodnicy, którzy grają i w rezerwach, i w zespole U17 i kto ma tutaj pierwszeństwo, który zespół, czy przed każdym meczem będziecie spotykali się z trenerem rezerw i dyskutowali na temat, który z zawodników gdzie będzie grał? Już to parę razy przytoczyliśmy, że najważniejszy jest rozwój indywidualny tych zawodników i chcemy dla nich jak najlepiej.
Teraz mieliśmy naprawdę fajny tydzień, bo doszliśmy do porozumienia, że chłopaki trenują z nami cały tydzień, więc mogliśmy się dobrze przygotować. Przed każdym meczem zawsze będą rozmowy, gdzie i kto, jakie są przesunięcia. Wszystko to będzie tutaj na barkach, że tak się wyrażę, kolokwialnie trenera, koordynatora Jarka Zadylaka, ale na pewno będziemy się spotykali i decydowali na pewno od środy, gdzie kto będzie w jakiej drużynie grał. Natomiast tak jak mówię, dla nich rozwój indywidualny i gra już też w wyższej lidze na pewno przyniesie dla nich jakieś tam pożyteczne efekty. Tylko czekać na to, aż będą rośli, rozwijali się i tego im życzę. Ważny chyba będzie tutaj taki kompromis, bo z jednej strony dla tych młodych zawodników ważne jest to, żeby oni już jak najwięcej, najczęściej grali na poziomie seniorskim, ale też z drugiej strony trudno im odbierać taką radość z gry i z tego wywalczonego awansu. Na pewno, ale wydaje mi się, że tutaj ta współpraca na linii koordynatora z trenerami jest w porządku. Nie ma tutaj niczego robionego pod górkę, wszyscy razem rozmawiamy, jesteśmy tutaj blisko siebie, praktycznie codziennie się widzimy, więc myślę, że to opanujemy i nie będzie żadnego problemu z tym, żeby chłopaki na te mecze CLJC mieli normalnie swoje minuty, bo to jest dla nich najważniejsze teraz, 90 minut grania, rozwijania się i postępu. Kolejne pytanie trochę może do ludzi z zewnątrz, do samych zawodników, natomiast co generalnie trener zmienił w tym zespole i co trener przeniósł ze swojej kariery zawodniczej tutaj do zespołu? Mam tutaj na myśli nie tylko takie aspekty piłkarskie, ale też także takie rzeczy pozaboiskowe typu rolowanie, odnowa, dieta, tego typu rzeczy, jak to wygląda? Co wniósł, no tutaj jak ja bym powiedział, co ja zmieniam albo co ja wnoszę, to mógłbym uderzać, no też może, ale mógłbym uderzać też trenerów, którzy coś swojego wnieśli do tej drużyny i to chyba nie polega na tym. Natomiast wydaje mi się, że poznaliśmy się przez te 8 miesięcy, gdzieś tam chłopaki w jakiś sposób ufają nam jako sztabowi szkoleniowemu, wiedzą na czym stoją, wiedzą z czym się je, wiedzą co mogą, na co sobie mogą pozwolić, na co nie mogą pozwolić. Trener Marcin Zemanek jest właśnie od przygotowania takiego i świadomości takiej dla chłopaków odnośnie właśnie diety, rolowania, tej całej odnowy biologicznej, która jest w ich akurat wypadku najważniejsza w tym momencie, bo te jednostki treningowe są dość mocne i istotne. Natomiast co ja wprowadziłem? No mam nadzieję, że zaszczepię w nich taki charakter, że gramy do końca, że nie ma piłek straconych, że nie przeżywamy tego jak stracimy, tylko gramy cały czas, 90 minut, niezależnie od tego co się dzieje i jak toczą się losy spotkania. Czy tak będzie, to zapytam ich za parę lat może, albo za parę miesięcy. No właśnie, parę lat temu była taka sytuacja, że trener Smuda zmienił pozycję trenerowi z napastnika na stopera i czy tutaj w zespole U17 była jakaś zmiana pozycji? Nie, czy cały czas? Na razie ja jeszcze nie jestem tak odważny jak trener Franciszek Smuda. Też gdzie ta zmiana nastąpiła, ja już troszeczkę miałem lat, bo to 35 lat, więc 36, więc taka dość późna zmiana, gdzieś tam trochę na pewno ryzykancka. Czy się udała, czy się nie udała, no to już pytanie nie do mnie. Fajnie było pograć, zobaczyć boisko ekstraklasowe z innej strony, ale ja póki co nie zamierzam aż tak bardzo eksperymentować. Jak generalnie dużą rolę w piłce młodzieżowej, w zespole U17 odgrywają takie aspekty taktyczne? Dajecie zawodnikom taką radość z gry, czy jednak dużą wagę przykładacie do tych założeń taktycznych? To jest bardzo istotne już akurat w ich wieku, bo za chwilę wejdą w ten wiek seniorski, gdzie będzie się od nich już wymagało tak naprawdę całej tej wiedzy, więc to jest ten okres w tym momencie, gdzie my możemy im pewne rzeczy przekazać. Natomiast jeżeli chodzi o obronę, to absolutnie założenia taktyczne są na bardzo, bardzo ważne, podstawa. Natomiast jeżeli o ofensywę, no ciężko w ofensywie nakreślić, narysować schematy, po których będą się poruszali, zdobywali bramkę. Nie, tam jest kreatywność. Tą kreatywność muszą wykorzystać, mają swoje pomysły, swoje sposoby do tego, jak rozwiązywać te akcje. I myślę, że wiele razy mogliśmy naprawdę przyklasnąć, bo te akcje były naprawdę świetnie tworzone i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Dorian, w ostatnich tygodniach ciężka praca, ale też wiem, że jesteście taką grupą, która potrafi się dobrze bawić, świętować. Osoby, które oglądały kulisy waszego awansu, mogły to zauważyć. Kto robi taką atmosferę w szatni? Jest jeden taki konkretny piłkarz, który jest tak pozytywnie zakręcony? Może jeden nie, kilku się znajdzie takich pozytywnie zakręconych, ale myślę, że każdy dokłada swoją cegiełkę do tej atmosfery w szatni. Na pewno lubimy się pobawić, ale też potrafimy pracować, także
jesteśmy zgraną drużyną i nie ma osoby, która jest jakąś taką przewodniczącą w atmosferze w szatni. Po podpisaniu kontraktu przez grupę młodych zawodników skrzynka na Instagramie, na Facebooka była zapełniona. Sporo tych gratulacji się pojawiło i czy to już ta sytuacja trochę się uspokoiła? Znaczy na pewno się pojawiło trochę tych gratulacji, ale już sytuacja już jest zaspokojona. Ja jestem skupiony na pracy, a na pewno taki gest od osób, z którymi kiedyś miałem jakąś styczność, że pogratulowali, na pewno było miłe. To trenerze, już zamykając powoli konferencję, wątek niedzielnego spotkania ze Śląskiem Wrocław. W przypadku właśnie drużyn U17 jesteście w stanie przygotować taką fachową analizę, przeanalizować spotkania rywala. Jak trener nie oceni tego przeciwnika? No bo na pewno ta ocena pierwszego rywala jest pewnie niezwykle trudna. Jeżeli chodzi o debiut w celi OCE, no to na pewno Śląsk Wrocław jest tą drużyną dominującą tutaj, która już tu w tej celi OCE ma swoją historię i na pewno do meczu będzie się trzeba ciężko przygotować. Jeżeli chodzi o analizę samą, to akurat są możliwości do tego. Na szczęście jest parę meczy, które możemy sobie zaobserwować, wyciągnąć wnioski, zobaczyć jak drużyna Śląska Wrocław gra i do tego odpowiednio się przygotować. Natomiast no, nie chciałbym też zrzucać tego tylko i wyłącznie na to, że analiza wszystko załatwi. To tak nie działa. To możemy coś pomóc, podpowiedzieć, natomiast wiemy dobrze, że na boisku już ta taktyka, ta analiza gdzieś tam w głowie się traci i tak naprawdę te wartości zawodnika są najważniejsze, więc myślę, że pomoże nam to w tym, żeby osiągnąć sukces. To na koniec pytanie do obu panów. Trenerzy, zawodnicy nie lubią na nie odpowiadać, natomiast no, jakie są cele zespołu U17 na sezon? Jeżeli chodzi o cele, to chcemy grać o jak najwyższe cele. To, że jesteśmy Beniaminkiem, to jedno, pokora oczywiście jak najbardziej. Do tego trzeba mieć pokorę, bo jesteśmy tutaj na początku drogi, natomiast chcemy wyjść na każdy mecz zaangażowani, zdeterminowani i grać o 3 punkty. I czy to przyjedzie Śląsk Wrocław, czy Zagłębie Lubin, czy my pojedziemy gdzie indziej, choćby do Beniaminka, będziemy chcieli grać o 3 punkty i taki nasz będzie cel na każdy pojedynczy mecz. Torian, pamiętam w pierwszym wywiadzie mówiliście, że celem nawet jest mistrzostwo. To tak pod wpływem impulsu coś się zmieniło, czy cały czas mierzycie jak najwyżej? Znaczy na pewno mierzymy jak najwyżej, będziemy się skupiać na każdym meczu pojedynczo, ale nie ukrywamy, że najwyższe cele nas interesują najbardziej. I tego życzymy. Państwu dziękujemy za udział w konferencji i do zobaczenia w niedzielę o godzinie 17. Spotkanie będzie transmitowane na oficjalnym kanale GKS-u Tychy na YouTubie. Do widzenia.